Dobrze, witam Państwa na Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Zgodnie z listą obecności witam Państwa gości tutaj na tej komisji. Zgodnie z listą obecności na 7 radnych obecnych jest 6, także mamy kworum do głosowania. O, już mamy 7 osób, także komplet. Witamy Panią Ewę. I przejdziemy do punktu pierwszego, otwarcie posiedzenia. To właśnie się stało. I drugi punkt, przedstawienie porządku posiedzenia, także przeczytam. Otwarcie się odbyło, przedstawienie porządku. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad 15 sesji Rady Miasta Lubartów. Czwarty punkt, wolne wnioski. Piąty punkt, zamknięcie obrad. W tej chwili ze względu na to, że zwoływał sesję pan wiceprzewodniczący, chciałbym oddać głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. I teraz przejdziemy do punktu trzeciego. A nie, przepraszam bardzo, czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Proszę, radny Prychańczuk. Szanowni Państwo, ponieważ w porządku sesji i w porządku naszej komisji jest wyrażenie opinii na temat projektów, to znaczy zmian uchwały. Chodzi mi konkretnie o punkt A i punkt B. Jak wiemy, do porządku obrad zostały wniesione dwie propozycje zmian uchwał dotyczących budżetu, mówiąc krótko, budżetu obywatelskiego. Ja mam taki wniosek i propozycję, ponieważ jesteśmy w trakcie realizacji budżetu obywatelskiego i tak naprawdę może w trakcie realizacji tego budżetu mogą się okazać jakieś, czy wyniknąć jakieś, nie wiem, nowe doświadczenia, które spowodują, że ta uchwała może być zmieniona w inny sposób lub o szerszym zakresie mogą być te zmiany lub o mniejszym. Mam taką propozycję, żeby jakby skreślić, czy nie rozpatrywać, nie wyrażać opinii na temat tych dwóch projektów uchwał. Oczywiście ja nie mam nic do ani jednego projektu, ani do drugiego, natomiast uważam, że w związku z tym, że w trakcie jest realizacja tego budżetu, mogą się pojawić jakieś okoliczności związane i mogłyby wypłynąć kolejne zmiany takiej uchwały, więc bez sensu by było, żebyśmy dwa razy zmieniali tą samą uchwałę. Nic się nie stanie, jeśli na przykład te projekty uchwał rozpatrzymy na następnej sesji na przykład. Więc taki wniosek formalny, prosiłbym o przegłosowanie go i tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos odnośnie porządku obrad? Nie widzę. A nie, przepraszam bardzo, proszę. Radny Gregorowicz. Tak? Słychać? Proszę Państwa, byłoby czymś zdumiewającym, gdybyśmy na komisji, której zadaniem jest zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych w programie obrad sesji, wybierali sobie te punkty, które powinniśmy zaopiniować, a odrzucali inne, które nam się tak czy z tych czy innych względów nie podobają. Nie możemy przesądzać przyszłości i przewidywać, co będzie, czy te punkty znikną, czy nie znikną, czy coś się będzie zmieniać. Jest oficjalny porządek obrad przyjęty i przekazany radnym przez przewodniczącego i nad każdym z tych projektów należy wyrazić opinię. Omijanie dowolnego z tym punktu świadczy, że po prostu lekceważymy sobie obowiązujące prawo. Mamy opiniować cały tekst, proszę Państwa, propozycji przewidzianej na sesji. Dziękuję. Proszę jeszcze, radny Prychańczuk. Raz, dwa.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no ja daleki jestem od wkładania w czyjeś usta intencji i tak dalej. Jak powiedziałem, ja nie oceniam poszczególnych projektów, natomiast jestem realistą i chciałbym zaoszczędzić Państwu niepotrzebnego czasu. Mam prawo złożyć taki wniosek i proszę go o przegłosowanie, dywagowanie na ten, czy to jest z mojej strony lekceważenie, to jest zbyt daleko idące, posunięte myśli pana przewodniczącego. Także stawiam formalny wniosek i uzasadniłem go dlaczego, a ocena państwa nastąpi w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, radny Grygorowicz. Szanowni zebrani, to nie jest wniosek formalny. Trzeba, odsyłam do definicji wniosku formalnego, ponieważ mój przedmówca zabrał głos dwa razy, chciałbym się tylko zrealizować i tylko w tym zakresie. Powtarzam i nic tu nowego nie dodam. Chciałbym, żeby zanotować, cokolwiek państwo zrobią, to zrobię, prawda? Ale fakt jest taki, że mamy do zaopiniowania projekty uchwał, które przedstawił przewodniczący rady jako ważne do procedowania na najwyższej sesji. W związku z tym nie powinniśmy i nie mamy prawa, i jest to niezgodne z ustawą o samorządzie terytorialnym, jeśli któryś z tych projektów ominiemy w opiniowaniu. Tak to wygląda. Czy komu się to podoba, czy nie. I nie mówię o żadnych intencjach. Pan przewodniczący rady, którego żeśmy wybrali na prowadzącego, przedstawił nam program i każdy z tych punktów powinien być w jednakowy sposób traktowany, czyli każdy z nich trzeba zaopiniować, ten, który dotyczy projektu uchwał. Bo to tyle mówi doktryna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wniosek padł, więc poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku radnego Marka Polichańczuka? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek przeszedł i wykreślamy z porządku obrad komisji z punktu 7 punkt A i B. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos odnośnie porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania porządku obrad. Kto z Państwa jest za porządkiem obrad z zaniesioną poprawką? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeden wstrzymujący się głos. Dobrze, to zapiszę. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad komisji. Informacja na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Pan burmistrz Szumiec, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący. Jak wiecie Państwo, na którejś z sesji padła propozycja, właściwie wniosek o przeprowadzenie kontroli na nieruchomościach, które są niezamieszkałe, czyli nieruchomości należące albo do przedsiębiorców, albo najczęściej do przedsiębiorców prowadzących różne rodzaje działalności gospodarczej na terenie naszego miasta. I zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 punkt 1 i 2, jak również artykuł 10 ustęp 1 punkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma prawo przeprowadzania takiej kontroli. W naszym przypadku stało się tak, że kontrole zostały zlecone, przeprowadzone przez inspektorów Straży Miejskiej, którzy dokonali sprawdzeń, zawarcia umów, wywóz
na wywóz z jednostką upoważnioną, czy na przykład z PGK-iem, czy z innym zakładem, który zajmuje się wywozem odpadów komunalnych. Również na tą okoliczność został opracowany wzór protokołu, który był stosowany w każdym przypadku kontroli. Jest to króciutki taki protokół, tak jakby kontroli doraźnej, z którego wynikało, że należy podać zakres przeprowadzonej kontroli, kiedy ta kontrola była przeprowadzana, w jakim miejscu, czyli określenie tej nieruchomości, na przykład numeru działki, właściciela tej nieruchomości lub użytkownika w różnych formach. No to oczywiście w kontroli uczestniczył, jak każda kontrola, zawsze muszą być minimum te dwie strony, prawda, czyli strona sprawdzająca i sprawdzana. Oczywiście rodzaj prowadzonej działalności, bo to też nie jest bez znaczenia. No i oczywiście informacja, której należało zawrzeć, czy dana osoba, czy dany podmiot miał zawartą umowę na wywóz tych odpadów komunalnych, jak również z jakiego dnia ta umowa. Jak również dowody, które by świadczyły o tym, że te odpady są odbierane, czyli dowody na przykład wpłat na rachunki bankowe, czyż również bezpośrednio do kas przedsiębiorców wywożących. No i oczywiście, jeśli zdarzyły się nieprawidłowości, to krótka charakterystyka, jakie te nieprawidłowości wystąpiły. Jak również zapisy dotyczące podjętych działań dyscyplinujących. No jeśli stwierdziliśmy, właściwie inspektorzy, jeśli stwierdzili strażnicy miejscy, że są nieprawidłowości, więc należało podjąć te działania dyscyplinujące w stosunku do tych podmiotów. Jak również kontrolowany był informowany o prawie wniesienia na przykład zastrzeżeń czy uwag do protokołu w terminie na przykład, znaczy nie na przykład, tylko w terminie 7 dni, przynajmniej tak z treści wynika. I oczywiście, że protokół został sporządzony, strona została zapoznana, podpisany i tak dalej, i tak dalej. I na tym, jak powiedziałem wcześniej, króciutki protokół. Co wynikło z tych działań? Te kontrole były prowadzone w okresie od 15 września 2015 roku i tak naprawdę to do chwili obecnej te kontrole trwają lub weryfikacja jeszcze tych kontroli. No, kontrola, jak już wcześniej powiedziałem, dotyczyła zawarcia tych umów. Oczywiście efekty tego wszystkiego są, bo ogółem dokonano 254 kontroli podmiotów gospodarczych, w tym stwierdzono brak zawarcia umów w 64 przypadkach. Oczywiście zalecając w każdym przypadku zawarcie takich umów w terminie 7 dni, gdzie również była stosowana forma powtórnej kontroli, czyli sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca dopełnił tego obowiązku i zawarł umowę z jakimś podmiotem na wywóz tych odpadów. W przypadku ujawnienia braku umowy nie stosowano postępowania mandatowego, jedynie stosując, tak jak już powiedziałem, pouczenie oraz wydając polecenie do zastosowania się do obowiązującego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie naszego miasta. Ja miał tyle, dziękuję. Jeśli będą pytania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do tej informacji? Nie widzę, dziękuję. Zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta Lubartów za 2015 rok. Tutaj Państwo w informacjach dostali sprawozdania poszczególnych komisji. Nie wiem, czy będziemy odczytywali te sprawozdania, czy na sesji.
każdym razie Państwo na pewno zapoznali się z tymi informacjami. Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos w sprawie sprawozdań? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach. Zmiana uchwały nr 10 łamane przez 53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjne dla miasta Lubartów. Tutaj chyba pan naczelnik Turowski. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Przedmiotowa uchwała była przedmiotem prac Rady we wrześniu 2015 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej został przygotowany przez firmę BASZ Bartosza Szymusika i dokonał on również prezentacji planu 18 września. Natomiast z uwagi na to, że samo wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej jest dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, nasz plan podlega również ocenie funduszu w zakresie zawartości merytorycznej planu, jak również treści uchwały, którą go podejmowaliśmy, i uwaga zwrócona nam przez pracowników funduszu polega na tym, że w naszej uchwale znajdowało się sformułowanie uchwala się plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów. Natomiast zdaniem pracowników czy ekspertów funduszu to sformułowanie powinno brzmieć przyjmuje się do realizacji lub wdrażania ten plan gospodarki niskoemisyjnej, czyli według nich jakby sformułowanie uchwala się plan gospodarki nie jest równoznaczne z przyjęciem do realizacji, odwrotnie niż my rozumiemy uchwały przyjmowane przez samorząd. Oprócz tego z uwag przesłanych część dokumentu wymagała zmiany. Te zmiany zostały naniesione przez firmę wykonującą. Tych uwag było około 5 i wszystkie zmiany, jakie zostały dokonane w dokumencie, zostały naniesione w komentarzach planu, który jest wgrany na płycie. Czyli pierwotna wersja, którą Państwo otrzymali 18 września, zawiera przy każdym miejscu, gdzie było zmieniane, zawiera komentarz autora i na czym polegała ta zmiana. Jakby no, nie są to też ostateczne uwagi ekspertów funduszu, ponieważ nie dokonali oni jeszcze ostatecznej weryfikacji dokumentu, którego przesłaliśmy im w styczniu albo na początku lutego. I tutaj jakby nie mamy też wpływu na tryb pracy ekspertów. Jeżeli będą kolejne uwagi do naszego planu, prawdopodobnie będziemy musieli również dokonać kolejnych zmian w załączniku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania o wydanie opinii odnośnie tej uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 6 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący, 6 za. Komisja wydała pozytywną opinię odnośnie tej uchwały. Przechodzimy do punktu D. Uchwalenie wielodniowego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK spółka z o.o. w Lubartowie na lata 2016-2020. Proszę o zabranie przedstawiciela gospodarki komunalnej, pana Grodzickiego Wojciecha. Proszę bardzo. Thank you.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania, do wydania opinii odnośnie tej uchwały. Ktoś z Państwa jest za pozytywnym wydaniem opinii w tej uchwale? Proszę podnieść rękę. 4-5 głosy za. Kto jest przeciw? Sześć głosów. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Komisja wydała pozytywną opinię tej uchwały. Przechodzimy do punktu E. Określenia programu opinii nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubartów. Proszę tutaj o zabranie głosu pana burmistrza w tej sprawie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jak co roku, proszę państwa, jako rada musimy właściwie państwo musicie ustalać taki program opieki nad zwierzętami oczywiście bezdomnymi. Wynika to z przepisu artykułu 11a ustawy o ochronie zwierząt i corocznie taki plan jest określany. Na czym polega ten program? No, program przede wszystkim ma zapobiegać bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie oczywiście naszego miasta. I taki program obejmuje takie czynności jak odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt, zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt doprowadzonych do schroniska poprzez ich sterylizację i kastrację oraz
usypianie ślepych miotów, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie doraźnej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym, edukację mieszkańców naszego miasta w zakresie opieki nad takimi zwierzętami. Bezpośrednio taką opiekę nad takimi zwierzętami w przypadku naszego miasta sprawuje schronisko dla bezdomnych zwierząt, które położone czy znajduje się w Nowodworze, które jest prowadzone przez panią Małgorzatę Jadwigę Szumiło. Oczywiście na podstawie rozstrzygniętego przetargu i umowy zawartej z miastem. Do zadań takiego schroniska, no nie chcę się tutaj już tak powiem powtarzać dokładnie co wcześniej cytowałem, czyli te odławiania, zapewniania, opieki i te różne czynności, które wcześniej wymieniłem. Chciałbym tylko powiedzieć, że mieliśmy malutkie zawirowanie w przypadku sprawowania tej opieki, bo się okazało, że przetarg, który był ogłoszony w tamtym roku, został wygrany przez firmę, jak dobrze pamiętam, gdzieś tam gdzieś spod Ostrowca, nieistotne z jakiejś innej tam miejscowości, więc w ramach zapytania zapytaliśmy, jak ta firma chce sprawować, prawda, czy wywiązywać się z umowy, no na przykład, nie? Więc powiedział, że nie ma problemu, są różne sposoby na to, prawda, nie? No i trwała ta współpraca właściwie cały miesiąc, ale miesiąc było na wypowiedzenie, więc można powiedzieć, że luty był miesiącem takim martwym, no ale tyle trwało wypowiedzenie, bo z umowy wynikało, że 30 dni. Ogłosiliśmy ponowny przetarg, gdy już mieliśmy wypowiedzenie umowy przez tego pana z dalekiej Polski, więc ogłosiliśmy nowy przetarg i dobrze się stało, że ponownie to schronisko w Nowodworze wygrało ten przetarg. Więc wróciło wszystko do normalności, aczkolwiek przez ten styczeń tam się też niewiele, tak powiem, złego działo, na co można było narzekać. Chciałbym podkreślić to, mówię, dlaczego się dobrze stało, że to nasze schronisko, czy właśnie nie nasze, pana Szumiły wygrało Nowodworze, mówię nasze, bo ta współpraca trwa już prawie blisko 20 lat, więc troszeczkę już ona trwa. Nigdy, tak powiem, nie było jakichś problemów, jakichś no, zgrzytów i tak dalej. Wiecie państwo, że na przykład jak na stawie kaczki padały, nikt nie wiedział z jakich przyczyn i tak dalej. Te zwierzęta martwe były sprzątane, tak samo w przypadku czy kotów, czy psów, które gdzieś tam zginą, prawda, czy w wypadku drogowym, czy w innym zdarzeniu ulicznym. Nigdy nie ma problemu, te zwierzęta zostaną sprzątnięte. Tak samo jeśli to dotyczy również na przykład zwierząt leśnych, też się tak może zdarzyć, jakaś sarenka się zabłąka. Też takie były przypadki, że na posesji, jeszcze żeby było śmiesznie, na posesji, gdzie w ogóle człowiek zmarł, nie? Czyli w ogóle właściciela nie było, no i pojawiła się sarenka, prawda, młoda, nie? No i też jakieś tam sposoby trzeba mieć, żeby z takim zwierzęcie zadbać, nie? I najlepiej jak się otworzy bramkę i ucieknie, prawda, nie? Więc pójdzie sobie z powrotem na wolność, nie? I w tym przypadku tak było. Było to szczęście, że to zwierzę sobie wybiegło i zaczęło żyć dalej wolnie, ale też taki był przypadek, że zwierzę no, uległo wypadkowi, też dzikie i też był problem, oczywiście przypychanka, czyja to droga, czyje pobocze, kto ma to zrobić właściwie i zawsze tutaj na pana Szumiłę można było liczyć i nie będę już mówił, jakie są problemy, gdy to zwierzątko jeszcze żyje, jak już tak powiem nastąpi zgon, no to jest mniejszy problem, bo wtedy bez problemu można go zabrać nie, i do utylizacji, spis jakieś protokoły, natomiast jak żyje, no to trzeba ratować to zwierzę, nie. W celu zapewnienia
tej opieki nad zwierzętami i gospodarskimi. I nic się nie zmienia w naszym przypadku. Chcemy zawrzeć umowę z gospodarstwem agroturystycznym Leszek Wronisz, Rancho Arka w Sernikach, gdzie po podjęciu uchwały podpiszemy zapewne taką umowę. Zapewnienie tej całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez schronisko wraz z lekarzem weterynarii z Lecznicy dla Zwierząt Spółka Cywilna Burzyński Krzysztof z Lubartowa 1 maja 34. Oczywiście też na podstawie zawartej umowy. W ramach również edukacji mieszkańców w zakresie opieki nad tymi zwierzętami miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi, schroniskiem oraz placówkami oświatowymi będzie podejmować działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji oraz adopcji bezdomnych zwierząt. No i ostatnie, gdzie przy każdej uchwale najczęściej ważne są środki finansowe. Na to zadanie w budżecie 2016 roku mamy przeznaczone 65 tysięcy złotych, z czego na schronisko wydamy 61 tysięcy 500. Umowa z tym schroniskiem jest już podpisana do 31 grudnia 2017 roku. Zakup karmy dla wolno żyjących kotów. Chcemy przeznaczyć 1500 zł. Pokrycie kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, czyli o tym gospodarstwie agroturystycznym w Sernikach. Uzgodniliśmy kwotę 1500 zł. I pokrycie kosztów materiałów, ogłoszeń, innych, gdy koszty by wystąpiły, 500 zł. Ja miał tyle i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja mam pytanie. Bardzo proszę, radny pan Marek Bolechańczuk. Proszę do mikrofonu. Ponieważ środki finansowe w wysokości 65 tysięcy są na realizację tego zadań, a punkty 1-4 zabierają całą kwotę 65 tysięcy, więc tak naprawdę na piąty punkt, czyli współpracę z organizacjami, nie ma ani grosza, więc jak zamierza miasto realizować ten punkt? Tak wychodzi mi z wyliczeń, chyba że się mylę. 61 500, 4 500 i 500 to jest 65, więc punktu piątego nie możemy zrealizować. No ale tu jest w paragrafie trzecim wymienione, ile na jakie zadania i są ujęte tylko punkty 1-4, a punktów jest 5, więc jakaś nieścisłość. Proponowałbym jakąś, nie wiem, informację na ten temat. Może to nic nie kosztuje. A może tak jest, że to zadanie społecznie, rzeczywiście może tak być poprzez wolontariuszy i tak dalej. Tak. Tego, co tam biorą, nie? Takie to mogę zapewnić. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, również możemy się dogadać, tym bardziej, że no przy schronisku w tej chwili naprawdę potężny wolontariat działa. Mówię poważnie, byłem tam świadkiem. Myślę, że tam co najmniej około 100 osób w tej chwili działa. Wiem, że w każdą sobotę się ludzie, tam mniej więcej 40 osób, czy nawet więcej, gdzieś tam koło godziny 10 się zbierają. Te psy są im wyprowadzane już, tak powiem, i w kagańcach, i ze smyczami, i taki spacer z takimi zwierzętami trwa. No to też jest edukacja, należy powiedzieć, prawda, nie? I często, gęsto się tak zdarza, że ci wolontariusze również znajdują właścicieli, nowych właścicieli dla tych zwierząt. Także ja już nie chcę opowiadać, bo naprawdę działalność tego schroniska należy tak naprawdę docenić, nie? I spojrzeć bardzo pozytywnie. Między innymi nawet pracownicy
naszego urzędu również się udzielają w tym wolontariacie. Można to też zaobserwować nawet na Facebooku. Broń Boże, nie, proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako krytyka. Nie, jako zauważyłem taką małą. Okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie. W paragrafie trzecim jest zliczone punkty. A jest piąty, którego wy nie widzicie, bo jest odcięty, ale pan burmistrz, widzę, przeczytał. Punkt piąty, tu jest pierwszy wers, czy jest jakby odcięty. Ja mam jeszcze pytanie takie dotyczące wyboru lecznicy, bo na zapewnienie całej opieki, to już rozumiem, że schronisko sobie wybiera, tak? Aha, okej, okay, dobra, dziękuję. Lekarz weterynarii tak naprawdę od lat się nie zmienia. Jest ten sam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do wydania opinii w tej sprawie. Kto z państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii? Proszę podnieść rękę. 6 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Przechodzimy do punktu F. Udzielenia dotacji z budżetu miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele Ojców Kapucynów pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Lubartowie. Proszę panią Ewę Sędzimierz, naczelnika wydziału, o zabranie głosu. Proszę bardzo. Szanowni państwo, przedstawiam państwu projekt uchwały dotyczący udzielenia dotacji z budżetu miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich. Przypomnę, że w roku 2010 Rada Miasta podjęła uchwałę o określeniu zasad udzielania takich dotacji z budżetu miasta i od tej pory właściwie co roku Rada Miasta przyzna jakieś środki na różnego rodzaju prace o charakterze konserwatorskim przede wszystkim, chociaż nie tylko, dla kościoła i klasztoru Ojców Kapucynów. Gro tych prac, jeśli mogę przy tej okazji jeszcze dwa zdania powiedzieć, takiego wprowadzenia, dotyczy między innymi restauracji cyklu obrazów Szymona Czechowicza, obrazów z XVIII wieku. Jest to jeden z najcenniejszych naszych zabytków w Lubartowie. Do tej pory udało się dokonać takiej konserwacji 8 z 14 obrazów, które w naszym kościele się znajduje. W tym roku ojcowie kapucyni chcieliby poprowadzić pracę przy kolejnym z obrazów. We wrześniu 2015 roku do Urzędu Miasta wpłynął wniosek w tej sprawie na udzielenie dotacji. Tym razem chodzi o barokowy XVIII-wieczny obraz Hołd Pasterzy wraz z ramą z prezbiterium kościoła świętego Wawrzyńca. Koszt całości zadania oszacowano na 33 tysiące. Z tego, z dotacji miasta Lubartów, ojcowie kapucyni chcieliby pokryć 48,5% całości tego zadania, czyli występują o kwotę 16 tysięcy, tak jak zapisaliśmy to w paragrafie pierwszym projektu uchwały. Resztę pokrywają ze środków własnych i prace mają być zakończone czy doprowadzone do dnia 15 listopada 2016 roku. Powiem, że te środki w budżecie miasta są zagwarantowane i powiem też, że regularnie kapucyni skrupulatnie rozliczają się z realizacji takich zadań. Nie zdarzyło się do tej pory, żeby coś tam było nie tak w rozliczeniach tychże dotacji. To z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę radny, pan radny Gregorowicz. Pytanie do pani Ewy. Trochę niejasność mam, bo pani wspomniała, że to jest środki są przewidziane w budżecie, więc zastanawiam się, to dlaczego opiniujemy, skoro
są te pieniądze w budżecie? Planujemy w budżecie, natomiast ponieważ... Proszę do mikrofonu. Te środki planujemy corocznie w budżecie i one są zapisane, natomiast kwestia uruchomienia następuje w momencie, jeżeli Rada Miasta podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu dotacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Przechodzimy do punktu G. Nadania statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Przepraszam. Nadania statutu Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie. Proszę o zabranie głosu pana. Znaczy, projekt uchwały przedstawię ja, natomiast gdyby były jakieś pytania do pana dyrektora, to ewentualnie jego obecność dzisiaj z tego powodu. Proszę Państwa, przedstawiany projekt uchwały o nadanie statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie jest zakończeniem pewnego procesu, który Rada Miasta rozpoczęła w kwietniu 2014 roku, podejmując uchwałę o utworzeniu Miejskiej Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Lubartowskiej w organizacji. I wówczas po uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyjęliśmy taki statut instytucji w organizacji. Ten proces organizacji trwał przez cały rok 2015. Ostatnim jakby etapem było otwarcie stałej wystawy i taka wystawa pod nazwą Z przeszłości Lubartowa została otwarta w dniu 2 grudnia 2015 roku. Niektórzy z Państwa radnych byli na otwarciu tejże wystawy. Zakończenie tego procesu organizacji muzeum umożliwia w tym momencie nadanie Muzeum Ziemi Lubartowskiej stałego statutu. Projekt statutu wysłaliśmy do uzgodnień, do ministerstwa, został pozytywnie zaopiniowany i jakby konsekwencją jest moja dzisiaj tutaj obecność i prośba o podjęcie w stosownym czasie przez Radę Miasta uchwały w sprawie nadania statutu. To jakby zakończy nam ten proces organizacyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan dyrektor chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy nie? W kwestii samej uchwały. Proszę bardzo. Statut dla takiej instytucji, jaką jest muzeum, jest swego rodzaju podstawą jej działania. Oczywiście ustawa o muzeach, bo to ona tutaj wprowadziła takie lekkie zamieszanie, gdyż w przypadku innych instytucji nie ma takiego zapisu, że instytucja kultury, która jest organizowana i zakładana, ma dodane słowa w organizacji. W przypadku właśnie muzeum taka sytuacja zachodzi. Chodzi właśnie tutaj o to, przede wszystkim o tak zwaną wystawę stałą, a więc tą wystawę, która funkcjonuje przez określony czas, przez kilka czy kilkanaście lat, w zależności od tego, jakie będą potrzeby. I taka wystawa jest po prostu, została zorganizowana, przygotowana w ubiegłym roku i ona jest swego rodzaju takim zamknięciem tego etapu pokazania, prezentacji tej części ekspozycji, w której staramy się nawiązywać do przeszłości miasta i poniekąd też i przeszłości częściowo regionu lubartowskiego, ziemi lubartowskiej, czy właściwie powiatu lubartowskiego. I to jest moment, który zamyka pewien etap działalności muzeum, a jednocześnie otwiera w pewien sposób jakby nowe możliwości, gdyż po prostu procedowanie w momencie, kiedy używamy, prawda, tego nazewnictwa Muzeum Ziemi Lubartowskiej i dodane jest w organizacji, no i to jest dla niektórych partnerów, gdy próbujemy coś podejmować,
to jest takie troszeczkę no, zastanawiające, co to znaczy w organizacji, kiedy on się kończy i tak dalej, co, czy to jest jakaś tymczasowość. W związku z tym, że takie słowo jakby zamyka ten etap, ułatwia nam działalność, kontakty z innymi instytucjami kultury, czy po prostu w ogóle działalność nawet i w sensie, prawda, czy próbowania pozyskiwania środków i tym podobnych działań. Także w związku z tym jest to dla nas bardzo istotny moment na etapie działania, zamknięcie pierwszego etapu organizacyjnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę, pan radny Polichańczuk. Panie dyrektorze, ja mam pytanie takie. Ogólny nadzór nad muzeum sprawuje minister właściwy dla spraw kultury, czyli rozumiem, że muzeum podlega pod Ministerstwo Kultury. W sensie takim bardzo ogólnym, tak. Bo znaczy w związku z tym mam pytanie, bo tak jak rozmawialiśmy kiedyś o możliwości przekształcenia Domu Kultury i które też podlega pod ministra kultury, to żeby to zrobić, należałoby wystąpić do ministra kultury jakby o zgodę i tak dalej. Czy w tym przypadku muzeum również tak by było po nadaniu tego statutu i po jakby usankcjonowaniu się tego muzeum? Przy ministrze kultury działa Rada do Spraw Muzeów i ona jest takim organem opiniodawczym, który wystawia opinię i po wystawieniu tej opinii minister podejmuje decyzję. Także tak byłoby tak samo, tylko jeszcze dodatkowym jakby tym etapem jest, że jest opinia Rady do Spraw Muzeów przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Tak to się nazywa. Okej, dziękuję, bo ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale padały pomysły wśród radnych dotyczące połączenia dwóch lub trzech instytucji związanych z kulturą. Tu chodziło o bibliotekę i muzeum i chyba też LOG w niektórych tam pomysłach. I teraz mam pytanie, czy przy powstaniu już jakby zamknięciu tego etapu powstawania muzeum, czy w związku z tym nie zostanie jakby zablokowana możliwość takiego połączenia ze względu na to chociażby, że minister do spraw kultury się na to nie zgodzi? Czy istnieje takie prawdopodobieństwo, bo ja rozumiem, no czy takie wątpliwości mam, więc chciałbym to wyjaśnić. Patrząc od tej strony, od czysto formalnej, to tak jakby ten etap właściwie teoretycznie otwiera taką możliwość, że można z tym muzeum właśnie coś zrobić. Można je spróbować przekształcić, połączyć i tak dalej. Oczywiście wtedy to wymaga osobnej jakby opinii, ale to jest jakby niezbędne, żeby to muzeum po prostu zafunkcjonowało, zaistniało. Czyli musi być w pełni Muzeum Ziemi Lubartowskiej, bez tego słowa już w organizacji, czyli pełna osobowość prawna, wystawa stała i tak dalej. Czyli ten pierwszy etap musi być zamknięty. Dopiero wtedy można próbować podejmować ewentualnie następne kroki działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę, pan radny Tracz, proszę bardzo. Szanowna Komisjo, ja w zasadzie to od dłuższego czasu wszystkie sprawy konsultuję. Mogę wam tylko i powiedzieć, że dużo mieszkańców nie odpytuje, dlaczego ma być powstać kolejna placówka, jak to jest nazwane, kulturalna. Czy nie wystarczy nam w tej chwili Izba Pamięci? Także sugerują, że żeby nie decydować nic o nas bez nas. Wiele mieszkańców upomina się o tak zwaną ankietyzację. Ja w tej chwili wczytywałem się też w statut, gdzie rozdział pierwszy mówi o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przejdę do kolejnego punktu 13. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechnianie kultury. Z kolei w rozdziale 5
paragraf 15, punkt A1 jest z kolei... Nie, no to będzie 16 przez 3. Organizowania i imprez artystycznych. Usług fotograficznych, usług konserwatorskich. A więc mam pytanie, tak jak mają nasi mieszkańcy. Jak sobie pan wyobraża organizowanie imprez artystycznych? Czy ta baza, która jest, pozwoli? A gdy się organizuje imprezy artystyczne albo tego, trzeba wiedzieć, że to są dodatkowe środki. Bo poszczególny koncert albo występ, zaproszenie jakiegoś artystę albo pociąga za sobą pewne znaczne środki finansowe. Plus najważniejsze to jest lokal. Jak mi sugerują mieszkańcy naszego miasta, my mamy w tej chwili powiatowy dom kultury, no w budowie jest w tej chwili, gdzie ma być lepsze. Mamy w tej chwili salę widowiskową spółdzielni, mamy Lubatowski Ośrodek Kultury i oni w zupełności te wszystkie zabezpieczają na wszelkiego rodzaju imprezy artystyczne, jak również w pełni można i powiedzieć, że wypełniają również sprawę wystaw, choć obecna baza lokalowa nie spełnia już swoich akurat, można i powiedzieć, lokalowej, bo to, żeśmy mieli na Cichej, gdzie odbywało się, ja państwu przedstawię, bo w tej chwili robię pewną rachunek sprzed 20 całych lat, ile było imprez, gdy była właściwa baza, gdzie była galeria, ile się odbywało wystaw. Natomiast we wszystkich w tej chwili pomieszczenia, które mamy, niestety, ale jesteśmy pozbawieni takiej możliwości ze względu na bardzo ograniczoną bazę lokalową. Także ja przedstawiam w tej chwili to, co akurat słyszę, a moim obowiązkiem, tak jak każdego z nas, przeprowadzać rozmowy z radnymi, jaka jest wola. Tym bardziej, że budżet, jaki mamy, taki mamy. Wiele ludzi w tej chwili upomina się o niezrealizowane inwestycje, choćby nawet infrastruktura drogowa i wiele innych rzeczy, czystość miasta, choćby zatrudnienie w ramach prac i publicznych, na to nie ma pieniążków i mówią w zasadzie, czy stać nas na utworzenie kolejnej akurat jednostki budżetowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę, radny Gregorowicz. Szanowni zebrani, mam pewne wątpliwości polegające na tym, że według mnie próbuje się stworzyć pewnego rodzaju fakty dokonane, które uniemożliwią to, co nas powinno czekać w moim przekonaniu. Mianowicie najpierw powinna być debata o sensie istnienia muzeum w takim kształcie organizacyjnym, zanim podejmie się decyzję w sprawie nadania muzeum statutu. Moim zdaniem nie można pytać zawodnika na boisku, czy zgadza się na wręczenie mu czerwonej albo żółtej kartki. To należy wyłącznie do kompetencji sędziego i w związku z tym po prostu nie możemy się uwolnić od decyzji, zasięgając opinii pana kierownika muzeum, czyli osoby bezpośrednio zainteresowanej tą sprawą. Jest po prostu sędzią we własnej sprawie. Jeśli tu padają sugestie, które mają przesądzać, czy można połączać z lokiem albo od biblioteką, albo czy nie można, to powiem tak, odpowiedzi na tej sali nie dostaniemy. To jest trochę bardziej skomplikowane zagadnienie, które wymaga poważnej debaty. Jesteśmy tą debatę winni naszym mieszkańcom. W związku z tym, jeśli dzisiaj podejmiemy już uchwałę, czy zaopiniujemy pozytywnie i Rada podejmie, zatwierdzi statut, ja rozumiem, że po prostu te fakty dokonane wyprzedzą działania, które będą już niemożliwe. W związku z tym, no powiem tak, nie mogę przyłożyć do tego ręki. Najpierw chcę rozmowy, dyskusję o sensie, czy to ma być muzeum, czy Izba Pamięci, czy jakaś część, załóżmy, loku, czy biblioteki, czy może czegoś innego,
a dopiero potem nadawać ostateczny kształt, bo cokolwiek się powie na tej sali, to nadając statut nadaje się ostateczny kształt i potem albo się skorzysta z dalszych jakichś możliwości, albo nie, albo się powie, no w końcu nadaliście statut, to co wy jeszcze, chcecie? Już żeście zamknęli, proszę Państwa, postępowanie w tej sprawie. W związku z tym nie przyłożę do tego ręki, aczkolwiek nie mam wszystkich elementów, prawda, tutaj, żeby podjąć decyzję. Dlatego powiem tak, będę przeciwny zaopiniowaniu tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panią naczelnik, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, ja powiem tylko jedno zdanie. Uchwałę o zorganizowaniu muzeum Rada Miasta podjęła w roku 2014. Natomiast w tym momencie kończymy etap organizacji, jakby ostatnim elementem jest nadanie statutu. To, co powiedział pan dyrektor, to umożliwi, jakby zamknie ten etap wstępny. Od tej pory jest to placówka będąca własnością miasta i od tej pory możemy ewentualnie dyskutować, co dalej w kwestii instytucji kultury w naszym mieście się będzie działo. Na etapie, kiedy nie mieliśmy, bo muzeum nie było naszą własnością, trudno było podejmować jakiekolwiek decyzje o łączeniu czegoś, co nie było nasze. Podjęliśmy decyzję o utworzeniu, zorganizowaniu takiego muzeum, jako Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Zorganizowaliśmy to muzeum. Zamkniemy to przyjęciem statutu i dalej dopiero możemy prowadzić dyskusję na temat tego, co się w kwestii instytucji kultury w naszym mieście w przyszłości ma zadziać. Czyli jakby ta uchwała to jest dokończenie, uzupełnienie, dodatek do uchwały, którą Państwo jako radni podjęli w roku 2014. I tak to proszę odbierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę jeszcze pan radny Gregorowicz pierwszy, bo później pan dyrektor. Proszę Państwa, bardzo. Ośmielam się ze zdaniem pani kierownik oświaty nie zgadzać. Mianowicie zakończeniem okresu działania muzeum w organizacji może być przejście od razu w Izbę Pamięci albo w oddział jakiegoś innego zakładu typu Dom Kultury czy Biblioteka Miejska, może coś innego. Więc nie ma żadnego obowiązku, żeby zakończenie etapu organizacji zakończyło się samodzielnością jako muzeum. Więc nie, to może być część jakiegoś innego bytu. Nie mam co do tego pewności, dlatego domagam się debaty. O tej debacie żeśmy zresztą nieraz już mówili na sesji. Ominięcie tego etapu mówi tak, że w takim razie ze stanu embrionalnego możemy przejść wyłącznie przez jakby stadium larwalne do jakby stadium dorosłości. A ja mówię tak, a może od razu ze stanu embrionalnego przejdźmy do jakby stanu dojrzałego. Możliwe jest takie przejście, może szybsze, może w inny sposób. Dlatego, ponieważ nie powtarzam, nie wiemy wszystkiego, to nie możemy podejmować już ostatecznej, definitywnej decyzji, która może być nieodwołalna. Być może o to chodzi, ale ja nie chciałbym przekładać rękę do czegoś, co do czego nie mam pewności w każdym elemencie, a tu nie mam i sądzę, że my nie mamy. Ja dlatego sądzę, że nie przesądzając sprawy, dlaczego ten status możemy nadać, jeśli Rada dojdzie do wniosku w wyniku debaty, że to jest jednak dobry pomysł, znajdą się większe pieniądze i warto działać jako samodzielna jednostka. Ale próba jakby przeskoczenia tej debaty i ominięcia niej, to jest właśnie tworzenie faktów dokonanych. To jest działanie według mnie tak naprawdę na szkodę właśnie muzeum. Nie uciekajmy od tej debaty, nie bójmy się opinii. Przecież z drugiej strony nie jesteśmy samobójcami, nie będziemy gadać głupot albo nie będziemy obojętni wobec faktów, które nam fachowcy położą. Położą nam na stole przepisy, wymogi, oczywistości i na pewno weźmiemy je pod uwagę. Dzisiaj głosowanie już nad statutem to być może popełnimy właśnie błąd, który nie da się już naprawić. Dlatego mając takie wątpliwości będę przeciw i tylko tyle. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora Tokarskiego. Jeśli można jeszcze gwoli informacji. Takie przekształcanie instytucji muzealnych w podległość samorządową samorządów lokalnych w zasadzie odbywało się w kraju pod koniec lat 90., prawda, w ramach tej wielkiej reformy, gdzie tylko niektóre muzea pozostały ze swoimi jakimiś oddziałami i tak było w przypadku Muzeum Lubelskiego. Muzeum Lubelskie
miało oddziały pozamiejscowe, tak jak między innymi Lubartów, Łęczna, Kraśnik, Nałęczów i w reformie, prawda, która odbyła się w 1999 roku, zdecydowano, że te muzea pozostają przy Muzeum Lubelskim, natomiast wiele innych, jak prawda, chociażby na przykład Włodawa, czy wiele, wiele innych takich muzeów przejęły lokalne samorządy. Natomiast samorząd lubelski podjął taką decyzję, że likwiduje oddziały zamiejscowe w miejscowościach, gdzie są to, te muzea miały w nazwie muzea regionalne, czyli tak jak Kraśnik, Łęczna i Lubartów. Wyjątkiem był tu Nałęczu, bo tam są muzea biograficzne Żeromskiego i Prusa i one jakby zostały oddziałami zamiejscowymi. Natomiast procedura likwidacji tych oddziałów, jesteśmy właściwie tak jakby zaczęliśmy, ale pierwszym oddziałem, drugi oddział, który właściwie prawie definitywnie znika, to Łęczna, gdzie samorząd, prawda, Łęcznej nie znalazł lokalu, bo tam wchodziło o bożnicę, którą odebrała gmina żydowska, więc lokalu w Łęcznej nie ma. Natomiast na obecnym etapie, przynajmniej tutaj kontaktowano się ze mną, nie wiem, kierowałem też samorządowców, którzy odzywali się, dzwonili z Kraśnika, żeby się próbowali kontaktować z państwem. Tam właśnie samorząd też, że w tym momencie powiatowy, przejmuje muzeum regionalne w Kraśniku, gdyż taka procedura, że Muzeum Lubelskie po prostu te oddziały zamiejscowe likwiduje. Więc tak jakby to jest ten etap, że muzea te w miejscowościach, prawda, te muzea regionalne tracą rację swojego bytu, bo samorząd województwa ich nie chce po prostu utrzymywać. Natomiast te muzea w znacznej mierze są po prostu, tak jak ta pierwotna nazwa mówiła, muzeami regionalnymi. One większość swoich eksponatów to mają takie, które są które dotyczą danego regionu, danego miasta i one właściwie tutaj powinny się znajdować, a nie gdzie indziej, nie powinny na przykład wracać do Lublina, bo tam są troszeczkę kwiatkiem do kożucha, gdyż tutaj mogą być zaprezentowane, pokazane, tam z reguły raczej trafią tylko do magazynu. Natomiast to odnośnie, co tutaj pan radny podnosi, no właśnie ten etap zamknięcia tej organizacji, to stwarza państwu w tym momencie jakby tą możliwość, że wtedy właśnie po nadaniu tego samodzielności tej instytucji, samorząd może w pełni zrobić z tą instytucją to, co będzie chciał, gdyż to jest wtedy instytucja już samodzielna i podległa samorządowi. Także gwoli wyjaśnienia, jeśli można, odnośnie likwidacji tych muzeów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę pana przewodniczącego. Ja się chciałem zapytać pana dyrektora, ponieważ tak trochę ten statut jest tak jakby rozbudowany i bardzo szeroki, ale też widzę, czytam, że będzie zatwierdzony regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora muzeum. Czytam tylko o tej radzie muzeum, o 6 osób, który się będzie składał, a regulamin organizacyjny, moje pierwsze pytanie, ile osób właściwie będzie pracowało w muzeum i tutaj później pisze dalej muzeum organizacji, opinia działających w muzeum organizacji związkowych, jakieś tam są organizacje związkowe, bo rozumiem, że Stowarzyszenie Twórców to najprawdopodobniej tak. Statuty z reguły są pisane w formie takiej, prawda, rozszerzonej, stwarzającej możliwości, że instytucja może się rozwijać. Pewne zapisy są wprowadzone po to, żeby instytucja miała taką możliwość i jeżeli jest taka możliwość, to instytucja się rozrasta, rozbudowuje. Natomiast niektóre są zapisy związane też z ustawą o muzeach. Jeżeli to ma być muzeum, które jest po prostu tą instytucją zawierającą to słowo i muzeum publiczne działające pod ustawą o muzeach, no to pewne wymogi tam muszą być po prostu wypełnione. I stąd jest właśnie mowa, czy o Radzie, bo z mocy Rada Muzeum, bo prawda, w ustawie o muzeach jest o tym mowa. Natomiast odnośnie ilości etatów, prawda, gdzie u nas są 3 pełne etaty i 1/5, no to w tym momencie instytucje związkowe to... Nie, bo tak nie tak. 3 i 1/5 etat. Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję. Przechodzimy do wydania opinii. Kto z Państwa radnych jest za wydaniem pozytywnej opinii? Proszę podnieść rękę. Jedna osoba. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Raz, dwa. Dwa głosy. Kto się wstrzymał? Cztery głosy wstrzymujące. Informuję, że komisja negatywnie zaopiniowała tą uchwałę. Przechodzimy do następnej uchwały. Tutaj będzie sześć uchwał i to jest przyjęcia planu poszczególnych komisji. I ja może tutaj uproszczę sprawę, bo Państwo dostaliście materiały odnośnie planów komisji. Macie Państwo wiedzę na ten temat, jakie plany są w poszczególnych komisjach. Także myślę, że tu nie będziemy odczytywali, żeby nie przedłużać czasu. Tylko ja zacznę od pierwszej komisji. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. Nie będę czytał, od razu otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym wydaniem opinii w sprawie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki budżetowej. Pięć głosów, siedem głosów. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Komisja jednogłośnie przyjęła pozytywną, zaopiniowała pozytywnie uchwałę. Przechodzimy do następnej. Przyjęcie planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę. Ale i tak nie ma, ale zapytanie może być, bo może ktoś by miał jakąś... Zwyczaje zwyczajami, a prawo jest prawem. Procedurą tę. No. Nie widzę, żeby ktoś z Państwa chciał zabrać głos. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwem jest za przyjęciem pozytywnej opinii w sprawie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że komisja jednogłośnie 7 głosami przyjęła pozytywną opinię. Przechodzimy do następnego punktu, do punktu J. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest, chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem pozytywnej opinii w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem głosów za, przeciwnych nie ma, wstrzymujących również. Stwierdzam, że komisja jednogłośnie przyjęła pozytywną opinię odnośnie tej uchwały. Przechodzimy do punktu K. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. Otwieram dyskusję. Nie ma. Proszę. Ja mam... Zaraz. No to jest sprawa. Nie ma planu. To jest przewodniczący. Ale plany pracy komisji powinny być opiniowane przez komisje poszczególne. Co nie jest, co nie ma, oczywiście, ale powinny być przygotowane na komisję. Nie ma. Komisja nie wydała opinii w tej sprawie ze względu na to, że nie ma planu przedstawionego komisji.
pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na 2016. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. Otwieram dyskusję. Nikt z Państwa nie chce zabrać głosu. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wydaniem pozytywnej opinii odnośnie planu pracy komisji? Proszę podnieść rękę. 6 głosów za. Kto jest przeciw? A, no to proszę podnieść, panie radny Gregorowicz, rękę, bo ja nie widzę, także. Nie czytam w pana myślach, także bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Przechodzimy do punktu M. Zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych kto z Państwa radnych wyraża pozytywną opinię tej uchwale? Proszę o podniesienie ręki. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie tą uchwałę. Przechodzimy do punktu N. Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Lubartów. Proszę o zabranie głosu panią skarbnik Lucynę Biskup. Proszę bardzo. Proszę do mikrofonu. W roku 2004 Rada Miasta podjęła uchwałę o wprowadzeniu na terenie miasta Lubartów opłaty prolongacyjnej i zgodnie z obowiązującymi wtedy wyliczeniami czy sposobem naliczania tej opłaty ustalono tą opłatę w wysokości 50% ustawowych odsetek za zwłokę. W związku z powyższym, że zmieniły się zapisy paragrafu 57 ustawy ordynacja podatkowa, dostaliśmy sygnał, że z dniem 1 stycznia tamta uchwała przestaje obowiązywać i należy podjąć nową uchwałę. Na czym polegają te zmiany? Tak jak mówiłam, kolokwialnie mówiąc, od 100% kwoty odsetek pobieraliśmy opłatę prolongacyjną w wysokości 50%. W tej chwili z dniem 1 stycznia zmieniły się zasady naliczania tej opłaty i możemy ją liczyć od obniżonych odsetek, czyli od tych, które są od 1 stycznia odsetkami 50%. Proszę Państwa, wprowadzenie tej uchwały z zapisem, że 100% wysokości obniżonych odsetek nie zmienia nam faktycznie wysokości opłaty prolongacyjnej. Bo powiem może to na liczbach. Do tej pory było wyliczane, jeśli odsetki stanowi 8 zł, prawda, czy 8%, mówiąc 8% wynosiły, to myśmy ustalali opłatę prolongacyjną w wysokości 50% z 8. W tej, czyli faktycznie wychodziło 4. Teraz proszę Państwa, zasady się zmieniły, że możemy tą opłatę naliczać od obniżonej stopy odsetek, która to stopa od 1 stycznia wynosi 4%, ta obniżona stopa. Więc wpisując 100%, również nam wychodzi 4, czyli de facto nie zmienia się wysokość opłaty prolongacyjnej w stosunku do opłaty, która obowiązywała do dnia 31 grudnia roku 2015. Dlatego w tej formie wprowadzamy taką uchwałę. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Polichańczuk. Bo odsetki ustawowe są nadal tam w wysokości 8%, rozumiem. To nie 8 mówię. Ale mówię normalne odsetki ustawowe. Kiedyś się liczyło 50% od normalnej kwoty odsetek, a tak. Teraz możemy liczyć od nie tej 100% kwoty odsetek, tylko od obniżonej, a obniżone odsetki to jest 50% normalnych, czyli żeby zastosować nadal, możemy to nawet na złotówki przeliczyć. Proszę Państwa, jeśli odsetki wynosiły, jeśli do grudnia, do końca grudnia. Ja rozumiem, tak. Okay. Jeśli do końca grudnia na przykład odsetki wynosiły 8 zł, to od tego pobieraliśmy, to nie pobieraliśmy od odroczonej płatności 8 zł, tylko tą opłatę prolongacyjną w wysokości 50%, czyli pobieraliśmy 4 zł. W tej chwili będziemy pobierali opłatę prolongacyjną 100%, ale od kwoty 4 zł.
czyli de facto te odsetki zapłacone przez dłużnika wyniosą nadal 4 zł. To jest tylko zmiana sposobu naliczenia. Kiedyś było 50% od 100%, teraz jest 100% od 50%, więc nie zmieniamy wysokości opłaty. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Plechańczuk. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, że to jedyny samorząd, znaczy nie jedyny, tylko samorząd pobiera mniejsze odsetki od podatnika, bo to zwykle Urząd Skarbowy oddaje mniejsze odsetki podatnikowi, a pobiera 100%, a u nas jest odwrotnie, więc cieszę się z tego bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. N. Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Lubartu. 7 osób za. Stwierdzam, że... Kto się wstrzymał, kto przeciw? Ktoś... Jest 7. Ja myślałem, że tego. To przepraszam bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wyda pozytywną opinię w sprawie tej uchwały. Ja widziałem, że była ręka podniesiona, ale to... Tak? To może trzecie. Przechodzimy do punktu o zmianę w wieloletniej prognozie finansowej. Proszę o zabranie głosu panią skarbnik Lucynę Biskup. Czy ja mogę tak jak zwykle mówić? Proszę bardzo, a będziemy po prostu głosowali nad jedną i drugą oddzielnie. Szanowni Państwo, w wieloletniej prognozie finansowej, tak jak zwykle, zmienił się wiersz dotyczący zapisów roku 2016, wynikający ze zmiany uchwały budżetowej. I jeszcze dodatkowo, jak rzadko się to zdarza, w wieloletniej prognozie finansowej również wiersz dotyczący wykonania roku 2015 uległ zmianie, bo dotychczas, do chwili obecnej, w momencie jeszcze uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy na rok 2016, były tam zapisy planu. A w tej chwili wprowadziliśmy już wykonanie roku 2015, czyli tyle w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast jeśli chodzi o budżet na rok 2016, proszę Państwa, zwiększamy przychody budżetu, czyli wolne środki zapisane w załączniku numer 3 do uchwały. Tam mieliście Państwo pierwotnie wpisaną kwotę 990 tysięcy i te środki według naszych wstępnych wyliczeń w momencie uchwalania budżetu miały pozostać na rachunku budżetu na koniec roku 2015. W związku z faktem, że wpłynęły do nas środki w wysokości 2 miliony 100 tysięcy, które planowaliśmy, że wpłyną w styczniu tego roku, były to środki, były to zwrot wydatków poniesionych na realizację projektu budowa solarów. Wpłynęły do nas 30 grudnia, już po uchwaleniu uchwały budżetowej. W związku z tym musimy zdjąć plan po tej stronie, a zwiększyć przychody. Ponadto większa kwota niż 990 tysięcy znajdowała się na rachunku. W związku z powyższym zwiększamy wolne środki z kwoty 990 tysięcy do kwoty 3 746 698 zł, czyli wprowadzamy jako wolne środki dodatkowo kwotę 2 756 698 zł. Żeby zrównoważyć budżet, należy albo zwiększyć wydatki, albo zmniejszyć dochody, albo jedno i drugie. W związku z powyższym w załączniku numer 2 dochody zmniejszamy w dziale 700, zmniejszamy dochody ogółem o kwotę 220 tysięcy
jeśli chodzi o dział 700, zmniejszamy dochody z tytułu wieczystego użytkowania o 20 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że planujemy do sprzedaży niektóre nieruchomości, z których otrzymywaliśmy dochód w postaci wieczystego użytkowania. W związku z powyższym, jeśli sprzedamy nieruchomość, zmniejszy się dochód z tytułu wieczystego użytkowania. W dziale 756 dochody od osób fizycznych i prawnych, w paragrafie 430 zmniejszamy dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 50 tysięcy złotych, ponieważ już wiemy, że takie dochody, jak wpłynęły w roku 2015 czy 2014, nie zostaną zrealizowane. Ma na to wpływ również opłata, zniesienie opłaty w okresie, kiedy to... I proszę Państwa, w paragrafie 0020 podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszamy dochody o kwotę 100 tysięcy. Mamy już wykonanie roku 2015 i widzimy, że zaplanowana kwota 900 tysięcy nie zostanie zrealizowana, bo jest tendencja malejąca z roku na rok, jeśli chodzi o te dochody. I proszę Państwa, w dziale 900, paragraf 970, wpływy z różnych dochodów, zmniejszamy dochody o kwotę 50 tysięcy. Jest to kwota, jest to podatek VAT, ponieważ ta kwota również wpłynęła w grudniu roku poprzedniego. I kolejna zmiana, to o której mówiłam, wpłynęły 30 grudnia środki w wysokości 2 miliony 100 tysięcy złotych, które planowaliśmy, że wpłyną w roku 2015. W związku z powyższym zmniejszamy dochody o tą kwotę, planowane dochody na rok 2016 o tą kwotę. I proszę Państwa, jeśli chodzi o zmiany, bo częściowo żeśmy zmniejszyli te wprowadzane środki po stronie dochodowej, a natomiast w załączniku numer 3 po stronie wydatkowej, proszę Państwa, wprowadzamy dodatkowe środki w rozdziale 801.49, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 142 tysiące. Są to dotacje dla przedszkoli niepublicznych, przeznaczone na dzieciaczki z oznaczoną niepełnosprawnością. Z tego rozdziału będziemy przekazywać dotacje. I proszę Państwa, zwiększamy środki w dziale 952.19 ośrodki pomocy społecznej. Zwiększamy tutaj wydatki o kwotę 70 tysięcy, z czego wydatki bieżące na modernizację, na remonty to kwota 20 tysięcy złotych, związane z poprawą funkcjonalności budynku MOPS oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 50 tysięcy złotych i wprowadzamy do budżetu zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa sieci informatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Nadmienię, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nigdy do chwili obecnej nie posiadał serwera z prawdziwego zdarzenia. Urządzenie to zastępowały małe komputery. W związku z coraz większym rozwojem informatyzacji po prostu te przestają się powoli sprawdzać. Wchodzą nowe programy, pomosty, insignie i inne, którymi się porozumiewamy i z Urzędem Wojewódzkim i zbieramy dane. W związku z powyższym będzie zakupiony serwer i zmodernizowana sieć. Zwiększamy również, proszę Państwa, wydatki w dziale 852.95 o kwotę 30 tysięcy związane z przeznaczone na organizację wypłaty świadczeń. W rozdziale 995 pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 49,698 zł, czyli żeby tą końcóweczkę, którą wprowadzamy po stronie przychodów, wprowadzić. I dodajemy również rozdział 854.04 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wprowadzamy środki w wysokości 45 tysięcy złotych również z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Jest to nowy rozdział, nowe zadanie i nowe środki, które przekazujemy również, one są znaczone dla dzieci z orzeczeniem o jakimś tam specjalnym, z orzeczeniem, tylko o tym wczesnym wspomaganiu. Jest to zupełnie nowe. To są pieniądze nasze, które przekazujemy tak w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dla czterech przedszkoli niepublicznych na dzieci właśnie z tymi orzeczeniami. I proszę Państwa, tak oczywista sprawa, o której aż zapomniałam napisać w objaśnieniach. Wprowadziłam w budżecie i Państwo na pewno żeście zauważyli, rozwiązujemy rezerwę celową
zaplanowaną na realizację budżetu obywatelskiego i tam możecie sobie Państwo zobaczyć w załączniku wydatkowym, w załączniku numer 2, w 758-18 rozdziale zdejmujemy kwotę 735 tysięcy, zmniejszamy wydatki w tym rozdziale i to jest pełna kwota, jaka była zabezpieczona na realizację budżetu obywatelskiego. I proszę Państwa, kwotę tą wprowadzamy do rozdziału, do działu 900, do rozdziału 995. Tam ta kwota jest zwiększona, oprócz tej kwoty 45 tysięcy, 995. Jest wprowadzona kwota 735 tysięcy plus te 49, o których wcześniej mówiłam. Łącznie 700, tak. I proszę Państwa, w załączniku numer 5, jeśli chcecie Państwo sobie zerknąć w załącznik numer 5, wprowadzamy 4 nowe zadania inwestycyjne wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji z tego budżetu, czyli proszę sobie zerknąć załącznik numer 5, wszystkie zadania wpisane jako nowe zadania, zadania jednoroczne, czyli budowa placu zabaw przy ulicy Łokietka 160 tysięcy, budowa systemu monitoringu wizyjnego, pierwszy etap 360 tysięcy, budowa wiaty grillowej nad Wieprzem, kwota 65 tysięcy i przebudowa fontanny przy ulicy Rynek 1, kwota 150 tysięcy. Wprawdzie na budowę placu zabaw przy ulicy Łokietka kwota była 200 tysięcy, ale jest to zadanie ostatnie, jako czwarte wyłonione w kolejności, przy czym system sam mi układa tutaj te zadania, nie mogę ich ułożyć tak, jak były wypunktowane przy wyborach. Czwarty był budowa placu przy Łokietka, tak. Pierwsza była fontanna. Później nie wiem, czy był monitoring wiata, a później... Wiata była monitoring na trzecim. Tak, wiata jako druga, monitoring na trzecim, a dokładnie odwrotnie system mi ułożył, jak były głosowane. I to są, proszę Państwa, wszystkie zmiany, jeśli chodzi o budżet roku 2016 i wieloletnią prognozę. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Polychańczuk, proszę do mikrofonu. Pytanie, jeśli, bo rozumiem, że jeśli w koszt, przepraszam, jak to się mówi, oszczędności będą w budżecie obywatelskim, tak? Kosztorys wykonawczy, to się tak mówi, tak? Powykonawczy, czyli będzie mniejszy w przypadku tych, nie wiem, jednej, dwóch, trzech lub kilku pozycji, to, a nie wystarczy na realizację kolejnego projektu, załóżmy piątego, to co wtedy, to te pieniądze wracają do budżetu. Tak, okej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania uchwał. Chodzi odnośnie uchwały o zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Jeden głos. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Teraz następna uchwała zmian w budżecie na rok 2016. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią w sprawie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 6 głosów za, przeciwny 1, wstrzymujących nie ma. Stwierdzam, że komisja przyjęła pozytywną opinię w sprawie tej uchwały. Przechodzimy do punktu Q. Zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Radosława Szumca. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
jak widać z porządku sesji ostatnia uchwała. W związku z zamiarem, zaznaczam z zamiarem rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie, wymóg artykułu 4 ustawy o strażach gminnych wymaga zasięgnięcia opinii komendanta wojewódzkiego policji w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Też należy powiedzieć, że w przypadku nieotrzymania opinii Rada może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. Opinia komendanta wojewódzkiej policji w naszym przypadku w Lublinie nie jest wiążąca dla Rady Miasta Lubartów, jest jednak wymagalna do przeprowadzenia poprawnej procedury rozwiązania. Więc jeżeli się decyduje na taki krok w kierunku, jak zaznaczyłem, zamiaru rozwiązania, te działania należy rozpocząć od takiej uchwały i tutaj ten obowiązek ciąży na Radzie Gminy, jeśli chodzi o zatwierdzenie takiej uchwały, o wystąpienie do komendanta. Powiem tak, myślę, że bardzo szczegółowe uzasadnienie rozwiązania Straży Miejskiej pojawi się wtedy, gdy do Rady wpłynie uchwała o rozwiązaniu, bo taki będzie kolejny krok. Oczywiście już po uzyskaniu opinii i po zatwierdzeniu przez Państwa ewentualnie tej uchwały. Poprzez obserwację działań, jakie były stosowane przez Straż Miejską, jak również i opinie wpływające do Urzędu Miasta naszych mieszkańców, no niekoniecznie są dobre, stąd też taka jest decyzja, a ostatni protokół z kontroli właśnie komendanta wojewódzkiego policji, który następnie wpłynął do pana wojewody. Straż również została pozbawiona zbierania tych opłat dodatkowych, tak jak to wynika z uchwały. Ktoś nie kupi i biletu za parkowanie, więc tam jest obowiązek nałożenia tej opłaty dodatkowej. Nie jest to mandat, my potocznie mówimy o mandacie, ale to jest opłata wynikająca z uchwały i ona tam wynosi te 20 zł, więc pan komendant, jak również i wojewoda miał duże uwagi co do właściwie duże, wręcz wyraźnie się wyraził, że strasznie powinna tych czynności robić i wkładać tych kartek za szyby samochodów, jak również zastrzeżenia były co do wyjmowania z parkometrów tych kasetek. Nie chcę się ustosunkowywać tutaj do tego, czy to jest poprawne. Jak wiecie również Państwo, nasza strasa jest w strukturze urzędu. Nie jest to oddzielny organ, tak jak na przykład działa w Lublinie, tylko jest w strukturze, więc również i podlega kodeksowi pracy, chociażby, że inne polecenia też naprawdę, tak jak każdy inny pracownik innego wydziału, będzie wykonywał burmistrza polecenia oczywiście, nie? Tak samo i straszne. Niezrozumiałe. Dla mnie to postępowanie, ale nie dyskutuję, są to fakty, prawda, nie stwierdzone. W związku z tym zapadły takie decyzje, że przedkładamy Państwu właśnie tą uchwałę, która rozpoczyna ten proces ewentualnej likwidacji, jeśli do tego dojdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę, pan radny Gregorowicz. Nie przesądzając sprawę w tym stanie wiedzy, po prostu nie jestem w stanie wypowiedzieć się merytorycznie co do sensu likwidacji bądź dalszego funkcjonowania straży i w związku z tym no, wstrzymam się od głosu. Generalnie chodzi mi o to, że nie jeden raz na sesji omawiano kwestie funkcjonowania, wadliwości, różnych negatywnych zjawisk związanych z działalnością straży i odkładano tą debatę na dalszy albo następny okres. Do dzisiaj, szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, czy
ta straż jest potrzebna, czy nie. I w związku z tym opiniowanie dzisiaj, czy to jest dobry pomysł, czy zły, w moim przynajmniej odniesieniu jest przedwczesne. Powtarzam, nie chcę, nie jestem ani za, ani przeciw, po prostu nie wiem. I dlatego poczekam na debatę, na sesję Rady, może tam się dowiem od kompetentnych przedstawicieli odpowiednich struktur, czy dlaczego, po co, jak to się je i czym to pachnie. Na dzisiaj chciałbym Państwu oświadczyć, że się wstrzymam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym zapytać pana burmistrza, jak jest w innych miastach pobliskich, czy straż miejska również jest likwidowana i czy są takie zamiary, czy to tylko u nas, jeżeli chodzi o ten region wschodniej Polski, tutaj ten pomysł powstał, to mnie interesuje. I kto w takim razie jeszcze no, tą straż miejską zastąpi, tak w 100%? To też. Także ja dzisiaj tutaj na tej komisji nie podejmę zdania i wstrzymam się od głosu, bo mam takie mieszane uczucie. Muszę powiedzieć, mam mieszane uczucie. Proszę pana burmistrza o odpowiedź. Tak jak na początku mówiłem, ta uchwała nie likwiduje straży. To jest tylko i wyłącznie wystąpienie. No ale to jest tylko zamian, natomiast uważam, że debata powinna być też wcześniej, aczkolwiek no, odpowiem na to pytanie pani radnej. Jak jest w innych miastach? No nie znaczy, że ma być takie u nas, ale w innych miastach są tendencje i następują te likwidacje. Jeśli się wejdzie w internet, no to w wielu miastach już, tak powiem, podjęto takie uchwały o likwidacji, natomiast proszę Państwa, jeśli ta straż ma być efektywna po tych obserwacjach, to na pewno nie w tej formie. Na pewno nie w tej formie, która w tej chwili działa. Nie oszukujmy się, strażnik dzisiaj jest po prostu urzędnikiem umundurowanym, pracuje od 7.30 prawda, do 15.30. Zadania swoje wykonuje w określonych godzinach wiadomych, tak powiem, dla całego społeczeństwa. Wiele opinii słyszałem od społeczeństwa, zresztą też i telefony miałem, czy rozmowy. Dlaczego straż nie pracuje na drugiej zmianie? Wprowadzenie drugiej zmiany automatycznie wymaga zatrudnienia, nie chcę mówić czy dwóch, czy trzech etatów, ale w każdym razie na pewno zwiększenia, w związku z tym też zwiększenia ich środków finansowych, więc trzeba podjąć tę debatę i trzeba się zastanowić nad tym, czy ma funkcjonować. Jeśli ma funkcjonować, to ja uważam, że po prostu te zadania i trzeba inaczej określić, żeby naprawdę ta straż funkcjonowała, a nie tylko bytowała, za przeproszeniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu radnego, pana Marka Polchęciuka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam takie sugestie. Oczywiście ja podzielam opinię pana radnego Gregorowicza i pani Grabek, bo też nie wiem, jak, czy jestem za likwidacją, czy przeciw likwidacji. Natomiast jak rozumiem i proszę mi wyjaśnić to, jeśli nie wystąpimy o opinię do komendanta wojewódzkiego, to rozumiem, że nie będziemy mieli prawa wnieść uchwały o likwidację. Natomiast jeśli wystąpimy o opinię i ta opinia będzie obojętnie, czy negatywna, czy pozytywna, to wtedy mamy prawo, ale nie musimy skorzystać i nie musimy tak likwidować straży. Rozumiem. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Gregorowicz. Proszę państwa, no ja to widzę jednak brak jakby konsekwencji. Skoro się pytamy pana komendanta wojewódzkiego o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru likwidacji, to decyzję o zamiarze likwidacji już podjęto. No, pan burmistrz zamierza zlikwidować Straż Miejską i dlatego pyta komendanta. Czyli jakby już debata tu nie ma za bardzo sensu, bo skoro jest zamiar, on może się z tego zamiaru wycofać, ale już podjął decyzję. On zamierza zlikwidować, tylko brakuje mu zgodnie z procedurą, żeby opinii pana komendanta. Dlatego też można to bardzo łatwo załatwić. No inaczej, na przykład wprowadzić do porządku obrad sesji omówienie pracy czy zasad funkcjonowania Straży Miejskiej.
I my bez jeszcze podjęcia zamiaru byśmy, możemy komendanta zaprosić, możemy kogoś innego zaprosić, może inne straże, inne samorządy, które mają w tej sprawie doświadczenie. Omówimy wszechstronnie straże i wtedy wspólnie podejmiemy decyzję. Chyba jednak warto podjąć zamiar likwidacji. I wtedy komendanta pytamy. Więc powtarzam, nic nam nie przeszkadza. No właśnie, o miesiąc później, ale pytanie, no i ile ta straż już funkcjonuje? Kilkanaście lat i jakoś jeden miesiąc w to, czy jedno w tamto, to nas chyba nie zbawi. A powtarzam, skoro już burmistrz podjął zamiar, to znaczy, że pyta nas, nie rozumiem, że pyta zgodnie z procedurą, odpowiednie szczeble, co one o tym sądzą, bo musi spytać. Natomiast powtarzam, my już nie uczestniczymy w procesie podejmowania decyzji, my tylko opiniujemy, tak jak zresztą jest w programie obrad naszej sesji i porządku obrad. No, burmistrz nas pyta co, o opinię na temat tej uchwały. I tylko tyle, ale my nie bierzemy udziału w procesie podejmowania decyzji. Powtarzam, podjęto już tę decyzję. Wbrew takim czy innym gestom, to proszę Państwa, ten zamiar już został podjęty. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu. No nie zgodzę się z panem radnym Gregorowiczem w tym przypadku, bo decyzja nie została, bo do kompetencji likwidacji straży nie należy, kompetencja nie należy do burmistrza, należy wyłącznie do rady gminy czy miasta, ale zamiar to nie jest likwidacja. I w przypadku nieotrzymania opinii, zaznaczam to, co już cytowałem, nieotrzymania, rada może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. Czyli liczymy 14 dni, jeśli burmistrz już wystąpi, prawda, o wyrażenie takiej opinii. Mija 14 dni, nie ma tej opinii, rada może rozwiązać, ale wcale nie musi, nie musi. Tak samo opinia nie jest wiążąca dla Rady Miasta, jest jednak wymagalna do przeprowadzenia tej procedury i tak naprawdę to jest no, zaczęcie tej procedury. Natomiast czy ta procedura będzie ukończona, to wyłącznie zależy od Rady, tylko i wyłącznie, nie od burmistrza. Burmistrz może proponować, Państwo nie musicie rozwiązywać. Oczywiście debata jak najbardziej i zgadzam się z tym, powinna się odbyć i wtedy podjąć decyzję. Dziękuję. Proszę pan Marek Polichańczuk. Znaczy ja, no już efekt, że tak powiem, został osiągnięty, bo tak czy inaczej, ja rozumiem, że intencją burmistrza jest rozważanie, a nie decyzja, natomiast jest, efekt już jest, bo zacznie się dyskusja i będzie dyskusja nawet przy tej uchwale, która do niczego nie zobowiązuje. I to jest chyba najkorzystniejsze z tego punktu. Dziękuję. Czy będzie dyskusja? Zaraz chwileczkę, tutaj był pierwszy. Proszę bardzo, pan radny Gregorowicz. Proszę nie nadawać, nawet jak będzie nagrane. Ja podjąłem zamiar przespać się dzisiaj z żoną. I żeby ten zamiar zrealizować, pytam ją o zgodę. Tak jakby komendanta. Pytanie. No, może odmówić, prawda, i wtedy po prostu nie ma, fakt nie zaistniał. Ale ja już podjąłem decyzję, że ja chcę. Po prostu tak samo tutaj. Burmistrz podjął decyzję, że chce rozwiązać. I dla dokonania tego faktu w czasie rzeczywistym, w trybie rzeczywistym, pyta o zgodę osoby, która jest wymagana do zasięgnięcia opinii. Ale decyzję już podjął, naprawdę. No, cokolwiek tutaj powiemy, to decyzja, tak samo jak moja. Moja decyzja zapadła, muszę ją tylko o zgodę spytać. To jest opinia, nie zgoda. Zaraz, proszę Państwa, bardzo proszę pojedynczo, kto z Państwa? Bardzo proszę, pan Marek Prycha. A nie. To, że chcesz, ale może ci się jeszcze odechcieć. Proszę pan przepraszam bardzo. Przepraszam państwa radnych, proszę pana przewodniczącego Grzegorza Jaworskiego. Znaczy, moim zdaniem jest też... Bardzo proszę. Moim zdaniem sytuacja jest taka, że opinia komendanta wojewódzkiego to jest już pewien taki w systemie ten krok w tej procedurze, prawda, likwidacji. To już jest pewien krok, gdzie ta opinia wpływa na coś. Jakbym miał dostać na razie opinię, to wolałbym naszą tutaj miejską, powiatową komendę poprosić
jak oni to widzą, ponieważ tutaj... Nie, ale nie, ja wiem, że jest ona niepotrzebna i w ogóle nie ma miejsca, tylko że tutaj sprowadza się do tego, że wracamy do takiej większej debaty, bo to jednak jest straż, tam są ludzie. To jest taki poważny... Robimy, mi się wydaje, że za duży krok robimy, żeby zaraz opiniować u komendanta wojewódzkiego, który nie ma pojęcia o tej naszej straży miejskiej, a tutaj dużo nam powiedział pan burmistrz, że komendant wojewódzki jest przeciwny pewnym zadaniom, które teraz straż nasza wykonuje. Nawet to, że to, co chcieliśmy zmobilizować i żeby się jak najbardziej zajęła nasza straż miejska, zwłaszcza tymi parkingami, zwłaszcza z tym przypilnowaniem tych pieniędzy, z parkometrów, co też to niektórym się nie podobało. No nie wiem, kto to teraz ma robić, a jak to będzie wyglądało? No, no właśnie. Czy nie zbać? Tak, tak, ja rozumiem. Proszę do mikrofonu. Może przekażę, no, może pan burmistrz coś jeszcze? Proszę. Pan burmistrz. O tej kontroli, której mówiłem, no to wyraźnie było stwierdzenie, że straż nie może wykonywać tych czynności. I to wynika z ustawy o strażach gminnych, prawda, a nie z ustawy na przykład w samorządzie czy kodeksie pracy, prawda, nie? Także co do zadań, bo słyszałem w tle gdzieś, prawda, co do zadań. No, zadania nie mogą zniknąć, które były wykonywane. One wiadomo, że zostaną przekazane do jakichś tam komórek. Na razie nie ma, tak powiem, decyzji co, jak, gdzie, którzy ludzie, gdzie będą przesunięci. Mówię, ta uchwała jest to jakiś tam pierwszy kroczek do tego wszystkiego, aczkolwiek nie przesądzający jeszcze o niczym, bo ta debata się powinna odbyć i tak naprawdę to państwo zadecydujecie, czy ta uchwała następna o likwidacji się pojawi na następnej sesji, czy jeszcze następnej, no trudno powiedzieć, ale żeby cokolwiek robić, musi być pierwsza ta uchwała, według mojej oceny. Dziękuję bardzo. Opinia nie jest wiążąca, już cytowałem, nie jest wiążąca, naprawdę, w żadnym kierunku. Ona ma być, natomiast jaka jest... Poproszę o zabranie głosu pana radnego Błaszczaka. Znaczy ja chciałbym dopowiedzieć, bo trochę wiem, że coś w tej kwestii, jeżeli chodzi o służby mundurowe i obronę i funkcjonowanie. Komendant powiatowy, moim zdaniem, nie wyda żadnej opinii, po prostu myje ręce, bo nie jest władny do tego w ogóle, tak, tak. Ale komendant wojewódzki, podejmując decyzję, opiniuje się komendantem powiatowym policji. I wtedy dopiero podejmuje decyzję. To nie jest tak, że nie zna sytuacji. Tak, na przykład jeżeli chodzi o pozwolenia na broń do poszczególnych osób fizycznych, które mają pozwolenia, to dzielnicowy przez komendanta powiatowego, dopiero komendant wojewódzki w drodze administracyjnej podejmuje decyzję, prawda? To podobnie jest tutaj. No i tak samo jak tutaj mój kolega przewodniczący, martwię się o ludzi, bo stracić pracę, no nie wiadomo jak to będzie, bo na razie nic nie wiemy. No po prostu przykro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego. Ja mam prośbę, żebyśmy mieli możliwość wglądu albo zapoznania się z tą opinią w jakiś sposób, tą opinią z tej kontroli. To by było, może nam trochę rozjaśniło. Tak, tak, tak. Proszę bardzo, pan radny. Słuchajcie, taka sprawa jest skomplikowana, bo dotyka kwestii ludzkich. My naprawdę jesteśmy zobligowani opinią naszych wyborców, a nie jakby troską o jakieś agendy, które podlegają bezpośrednio pod pana burmistrza. Ale mimo wszystko w tej sytuacji to podejmowanie decyzji co do kilku, no, losu kilku osób jest takie trochę, no, no źle się z tym czujemy, powiem wprost, przynajmniej ja. A poza tym trudno mi sobie, no, myślę, że trzeba zaprosić komendanta straży na tę sesję, z tym, że też trudno sobie wyobrazić, że komendant w obecności swego szefa, no powiem jasno, będzie miał, no powiem, ja bym też czuł się związany, no jest mój szef, który zgłasza zamiar rozwiązania mnie i ja tutaj wyrażam opinię, no trudno zachować
obiektywni w takiej sytuacji. Dlatego, no sam, szczerze mówiąc, chyba lepiej to bym umył ręce i uciekł z tej sali, ale wstrzymam się od głosu, no powiem tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Z tego, co mi wiadomo, to komendant straży ma już wiek emerytalny, także może odejść na ten, ale myślę, że ci pracownicy, którzy są, którzy zostają, bo tam jest chyba 3 pracowników w tej chwili, no myślę, że tutaj burmistrz i miasto zadba o to, żeby tym ludziom jakąś pracę po prostu zapewnić. Tak myślę, że to tak będzie w gestii burmistrza. A czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania i wydania opinii. Ktoś z Państwa jest za pozytywnym wydaniem opinii w sprawie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Jeden. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 6. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Przechodzimy do punktu następnego. Wolne wnioski. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Tutaj jeszcze ja w sprawie, bo wpłynęło pismo. Tak. Wpłynęło pismo mieszkańców odnośnie ulicy Sienkiewicza. Pismo skierowała pani Iwona i Daniel Lal 29.02.2016 roku. Państwo się w międzyczasie zapoznali z tym pismem i bym poprosił tutaj pana burmistrza odnośnie ulicy Sienkiewicza, to pismo, co wpłynęło, nie wiem, czy pan burmistrz. Proszę bardzo, bo tutaj radni się zapoznali w międzyczasie z tym pismem. Ewentualnie możemy odczytać to pismo. Nie, tam z tyłu są podpisy mieszkańców. Tak, proszę bardzo, pan przewodniczący. Ja myślę, że to pismo to jest do wiadomości pana burmistrza, ale dotarło, adresowane jest do naszej Komisji Infrastruktury. I myślę, że to jest pismo jedno z wielu, ponieważ ja od tamtego roku zbieram te pisma i myślę, że to będzie jeszcze jedno pismo, gdzie ten program, który tam mamy w punkcie bodajże 3 czy 4 naszego programu, naszej komisji, możemy wziąć pod uwagę po prostu. To jest ewidentna sprawa, która może być rozpatrywana przy okazji, a myślę, że długo nie będziemy czekać na następnej komisji, zaczniemy pracować nad tym, żeby ten ułożyć. Ja może tylko Państwu jeszcze przypomnę, że przyjęliśmy plan na lata 2016-2018 na komisji w grudniu i tutaj w pozycji 9 jest budowa ulicy Sienkiewicza, budowa drogi z kostki brukowej. Wartość prac przewidywanych jest na 440 tysięcy. Opracowany już jest projekt, także tutaj myślę, że w gestii pana burmistrza jest wykonanie. Proszę bardzo, każdy miał ten plan. Proszę, pan przewodniczący chciał jeszcze zabrać głos w tej sprawie. No, zwłaszcza, że tutaj w tym piśmie, no szkoda, że nie jest tylko do wiadomości pana burmistrza, bo mógłby odpowiedzieć. My jako komisja chyba nie mamy takiego, możemy tak tylko nieformalnie. Dostał do wiadomości, ale że właśnie działania tutaj jest napisane w tym piśmie, że nie są żadne działania podejmowane. Okazuje się, że tutaj właśnie w tym zestawieniu wiemy, że już jest wykonany projekt, wiemy jaka jest kwota, a mamy punkt 3, plan przebudowy dróg gminnych miasta Albertów na lata 17-18 i rok 16, także myślę, że długo nie będziemy czekać, pierwszy, drugi kwartał, zaraz się tym zajmiemy i będziemy też mieli pod uwagę treść tego pisma i jakieś tam potrzeby, prawda? Tak bym to widział, jeśli chodzi w związku z tym jednym, bo jeszcze takich pism mamy, wracam do tego, że już mamy przygotowanych 4 czy 5 na piśmie, a nie mówiąc o tym, co nas proszą mieszkańcy z tego, co nie mamy oficjalnie podanych. Także ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze? Pan radny Gregorowicz, proszę bardzo. Proszę Państwa, chciałem złożyć oświadczenie, które proszę, żeby zostało zapisane do dokumentu, czyli innymi słowy do naszego protokołu. Otóż
tej kadencji sesji, ale w tej kadencji Rady, ale i nie tylko, padały głosy, z którymi się zgadzam, że działania organów czy instytucji niezgodne z prawem od samego początku są nieważne. W związku z tym chcę oświadczyć, że dzisiejsze wykreślenie z porządku obrad komisji dwóch projektów uchwał spod głosowania jest właśnie, ma takie cechy, jest niezgodne z prawem i w związku z tym jest nieważne. Komisja budżetowa i w związku z tym chcę oświadczyć, że gdyby doszło do działania zgodnego z prawem, to w przypadku głosowania w punkcie 7a głosowałbym za, a w punkcie 7b głosowałbym przeciw. O komentarz w tym momencie nie ma potrzeby, żeby go rozwijać. Przypomnę tylko jako pewien zarys opinii, która prawdopodobnie się pojawi w przyszłości, to jest to, że komisja Rady to jest organ pomocniczy wewnętrzny Rady. Organem to jest Rada, a nie jej komisja. W związku z tym komisja wykonuje tylko zadania zgodnie z prawem, które są przypisane, gdzie enumeratywnie wykonuje zadania, które są przepisane enumeratywnie, czyli nie może wykonywać innych zadań, które nie wynikają wprost z przepisów prawa. Zgodnie z prawem zadania komisji rady określają statut, czyli prawo miejscowe i ustawa o samorządzie gminnym. W statucie 64 ustęp 3 pisze na przykład: do stałych zadań komisji należy w szczególności 1. Opiniowanie projektu uchwał Rady. W porządku obrad naszej komisji, planie pracy, też pisze, zgodnie z tym statutem, że należy w punkt pierwszy rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał przekładanych Radzie Miasta. Nie może organ wewnętrzny Rady, który jest organem zasadniczym, zmieniać, proszę Państwa, dyspozycji wynikających z ustaw i z przepisów wyższej rangi. Nie można, proszę Państwa, wnioskiem formalnym, tak zwanym, który nie jest określony przepisami prawa dla komisji, nie można, proszę Państwa, zmieniać zamiaru czy zamysłu, proszę Państwa, organu nadrzędnego. Innymi słowy, nie może, proszę Państwa, ogon merdać psem. Tak już mówiąc pejoratywnie. Wracając jeszcze do tematu, to Rada Miasta może zmienić porządek obrad i te projekty jakby wyrzucić z porządku, ale komisja wewnętrzna, organ wewnętrzny nie może, proszę Państwa, uchylać się od obowiązku, który to obowiązek narzuciła Rada jako organ zwierzchni. Rada nam narzuciła, że mamy opiniować projekty uchwał i nie powiedziała, że możemy niektóre wyrzucić, ochylić. Możemy na przykład nie podjąć opinii. Opiniujemy, prawda, deliberujemy i nagle i się okaże głosowanie 3-3. Wtedy komisja nie podejmuje opinii, ale nie może komisja wbrew dyspozycji Rady albo osoby, która Radę reprezentuje, nie może, proszę Państwa, uchylić się od wyrzucenia. Mówię, ja mam to, wnoszę taką decyzję i w takim razie ja ją wykreślam, bo z jakichś tam względów, proszę Państwa, te względy może uwzględnić organ zwierzchni, a nigdy organ, proszę Państwa, wewnętrzny Rady. Powtarzam, zrobiliście, jak żeście zrobili, nie będę się kopał z koniem, ale chciałbym, żeby to wyraźnie zapisać. Uważam, że działanie komisji w tym zakresie, w tej części były niezgodne z prawem, jako takie są nieważne. Dziękuję. Proszę bardzo o zabranie głosu pana Marka Raznego-Balgończyka. Ja chciałbym zaprotestować przeciwko sugestiom, że myśmy coś wykreślili z porządku obrad. Myśmy niczego nie wykreślili. Wniosek dotyczył nieopiniowania tych punktów, tylko i wyłącznie ze względu na to, że dla dobra późniejszych zmian w związku z realizacją projektu budżetu obywatelskiego mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują, że gdybyśmy podjęli uchwałę czy opinię, to za chwilę byśmy podejmowali z powrotem kolejną opinię, bo być może coś jeszcze należałoby zmienić. Więc dla dobra jakby wspólnego i taki zamiar mój był, a broń Boże, nie dlatego, żeby któryś, bo i tak na komisji, przepraszam, na sesji ten punkt w porządku obrad będzie. Różnica jest tylko taka, że nasza komisja tych projektów uchwał nie zaopiniowała, nie wypowiedziała się ani za, ani przeciw. I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo,
Pan radny Gregorowicz. Proszę Państwa, zgadzam się w pełni z pewną częścią wypowiedzi pana radnego Polechańczuka, że być może są jakieś okoliczności, które należy rozważyć w tej sprawie, ale kompetencje w tym zakresie nie może sobie przypisywać organ wewnętrzny, bo organ zwierzchni wyraźnie dał nam, proszę Państwa, dyspozycję. Na mocy statutu artykułu 64 ustęp 3 komisja ma obowiązek opiniowania projektu uchwał. Nie może wybierać sobie z tych uchwał jedne, a pomijać drugie. My pomijając opiniowanie, żeśmy złamali obowiązek, który nam narzuciła Rada Miasta. Tak, takie są fakty i których nie zmieni nic. Możemy nie, zaklinać rzeczywistość możemy, ale nie ma sensu. Wiadomość, aha, jeszcze przypisuję sobie prawo do wszczęcia w tej sprawie zgodnej z właśnie zapisami procedury. Twierdzę dalej, że myśmy dzisiaj zachowali się nielegalnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pewno jest obowiązek, czy powinna, czy inne słowo? Jest dosłownie obowiązek. Jest obowiązek wynikający ze statutu Rady Miasta z artykułu 64 ustęp 3. Szanowni Państwo, przedstawia się porządek obrad. Porządek obrad się głosuje. Są do tego, do porządku wnoszone jakieś uwagi. Są takie zapytania. Jeżeli komisja stwierdzi, że wniosek dany jest przegłosowany i zachodzi jakaś taka konieczność, jak w tym przypadku, myślę, że to jest zgodnie z prawem. Proszę Państwa, przechodzimy. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Zamykam dyskusję i nie, jeszcze przepraszam, nie zamykam dyskusji, dlatego że mamy do przyjęcia dwa protokoły z dwóch komisji. Z komisji z dnia 19 lutego 2016 roku. Nie wiem, czy oddzielnie, czy razem to oddzielnie. Tu będzie 10 lutego 2016 roku. Kto jest za przyjęciem protokołu numer 15/2016 dnia 10 lutego 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki. Marek. 10 lutego 2016 roku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. I na drugi protokół jest to protokół numer 16/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska w dniu 19 lutego 2000 roku. Kto jest z Państwa za przyjęciem protokołu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Protokół jeden i drugi został przyjęty. Proszę bardzo. Przechodzę do punktu 5. Zamknięcie obrad. Dziękuję Państwu. Zamykam obrady kościoła. Tak, już zamknięte, już zamknięte.